Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, po jakim okresie zwolnienia lekarskiego możesz starać się o zasiłek rehabilitacyjny. Na początek opowiem Ci bardzo zawikłaną, wydawałoby się, historię sytuacji internautki, ale sprowadza się ona potem tylko do jednej rzeczy, o której powiem pod koniec filmiku. Dzień dobry panie doktorze, mam kilka pytań, na które nie znam odpowiedzi. Mam nadzieję, że trafiłam na osobę kompetentną. Dziękuję za komplement, która pomoże mi rozwiać wszelkie niejasności w tej dziedzinie. Od połowy kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim na silne bóle głowy, na które cierpię wiele lat. Po 2 tygodniach na zwolnieniu lekarskim trafiłam do szpitala z powodu właśnie tych bólów. W szpitalu zrobiono mi wszelkie badania, no i z tego co wiem wyszedł mi naczyniak szyjny w płacie skroniowym. Mam nerwicę depresyjną, migrenę, no to przynajmniej tak słyszałam. Jestem pod stałą opieką lekarza neurologa, lecz ciągle te bóle głowy nie są zdiagnozowane. No, podejrzewam, że bóle są z różnych powodów, między innymi zaburzenia hormonalne. Jestem po 40 roku życia. No te bóle w ciągu miesiąca nawracają i trwają kilka dni, są bardzo silne. Mam kilka leków, lecz są one bardzo drogie, ale przynoszą mi ulgę. Między innymi to Cinium, Divascan. Chodzę również systematycznie do ginekologa. Przechodzimy do pytań. Są one następujące. Czy i kiedy mogę się starać o zasiłek rehabilitacyjny, o ile mi się w ogóle przysługuje? Ponieważ mam umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję 4,5 roku i nie skorzystałem z urlopu wypoczynkowego. Nie wiem, jak mam sobie z tym wszystkim poradzić, do kogo i o co mam się ubiegać, w jakim czasie mam złożyć wypowiedzenie z pracy 3-miesięczne. Czy po wykorzystaniu urlopu, bo renta mi się chyba nie przysługuje. Bardzo proszę o odpowiedź, bo nie wiem, jak to wszystko mam zorganizować i w dodatku mam bardzo ciężką sytuację finansową, ograniczone dni, kiedy mogę wyjść z domu właśnie z powodu tych silnych bólów głowy. No i z góry dziękuję za odpowiedź. No, sytuacja zdrowotna, jak widzisz, bardzo zagmatwana. Natomiast odpowiadając krótko i na temat konkretnie na pytanie o zasiłku. Po 4 miesiącach zwolnienia lekarskiego lekarz prowadzący, który wystawia te zwolnienia, musi ocenić, czy te niezliczone schorzenia głowy i tak dalej rokują poprawę i powrót do pracy, czy nie rokują. To jest jedyne kryterium dla niego. Jeżeli nie rokują, powinien Ci wystawić wniosek o rentę. Jak rokują, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. No logiczne, że masz się jeszcze potem wyrehabilitować, aby wrócić do pracy i wspomagać nasz naród polski do 67 roku życia swojej pracy. Tradycyjnie nie radzę zwlekać do 6 miesiąca zwolnienia, czy do 5,5 miesiąca. ZUS czy KRUS ma miesiąc na podjęcie decyzji. No i oni się nie śpieszą. Możesz mieć po prostu problem z otrzymaniem jakichkolwiek pieniędzy. Także jeszcze raz przypominam, myślisz o zasiłku chorobowym, przepraszam, rehabilitacyjny, myślisz o rencie, 4 miesiąc zwolnienia, zapytaj się lekarza, co on dalej z Tobą planuje. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie oczywiście skomentuj to wideo poniżej. Możesz wejść tutaj na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl. Tam zapisz się do newslettera, gdzie znajdziesz naprawdę opisane inne podobne sytuacje orzecznicze związane z niezdolnością do pracy, nie tylko z zasiłkiem rehabilitacyjnym.